Gospodarze zdają sobie sprawę z siły przeciwnika. WKK potrafi momentami grać bardzo dobry basket. A co jest ich największą siłą? A zatem zespół z WKK jest szybka gra z kontry, szybka gra, zgranie, no i są bardzo nieobliczalnym zespołem. Receptę na gimbasket goście już mają. Gra zespołu Roberta Kościółka przez sztab trenerski WKK została przeanalizowana. Musieli zatrzymać ich kontratak i wygrać walkę na zbiórce. To spowoduje, że uruchomi się wiele opcji do szybkiego ataku naszego i będzie wiele łatwych punktów. Koszykarze gimbasketu, by awansować do fazy play-off, muszą wygrywać. Każda porażka mocno ich od ósemki, zarazem celu, oddala. Zmiany w ostatnich tygodniach działają na naszą korzyść, mówi Maciej Kościuk. Jesteśmy na pewno głodni nie tylko tego meczu, jak i w ogóle zwycięstw. No, walczymy tak naprawdę o play-offy, więc każdy mecz będzie teraz na wagę złota. Jeżeli chodzi o WKK, to myślę, że szanse są bardzo duże na zwycięstwo. Tak jak i my, jak i WKK jesteśmy zupełnie teraz innymi zespołami. My gramy coraz lepiej, znacznie lepiej się teraz rozumiemy. Z kolei WKK zaszły pewne zmiany kadrowe. Odszedł ich najlepszy strzelec, najbardziej doświadczony gracz, więc też może to mieć dosyć istotny wpływ na grę całego zespołu. Odejście lidera Tomasza Stępnia zespołu WKK rzeczywiście może zrobić różnicę. Straciliśmy naszego pierwszego strzelca Tomka Stępnia, który kreował nam grę w ważnych momentach, brał to na siebie i całą drużynę podnosił. Teraz gimbasket będzie u siebie, więc to też będzie na pewno ciężkie przetarcie. No i po prostu musimy się skupić i grać swoją koszykówkę. Robert Kościuk, opiekun gimbasketu, skupia się jednak przede wszystkim na swoim zespole. Ma jednak w pamięci pierwsze starcie obu zespołów w tym sezonie. W pierwszym spotkaniu dostaliśmy srogą lekcję od zespołu WKK. No nie, ten mecz nam kompletnie nie wyszedł, może nie cały mecz, bo akurat pierwsza kwarta zadecydowała w wyniku tego spotkania. No, szkoda, natomiast przyszedł czas na rewanż i będziemy się starali zrehabilitować i na pewno wnioski z tego pierwszego meczu wyciągniemy i będziemy się starali przygotować najlepiej, jak tylko możemy. To samo jednak mówią w zespole WKK, choć atut własnego obiektu, jak dodają, może w weekend odegrać ważną rolę. W gimbasket oni grają bardzo dobrze na własnej hali i po prostu musimy podejść do tego jeszcze bardziej skoncentrowani i grać jeszcze lepszą koszykówkę. Początek drugoligowych derbów Wrocławia w sobotę o godzinie 20:00.